Witam Państwa serdecznie w wieczornym materiale. Drodzy Państwo, stało się to, czego się w zasadzie obawiałem, i cóż, no, jest z dużą przykrością i też zaskoczeniem, a nawet z lekką dozą niesmaku, spoglądam na to, co robi, a czego raczej nie robi prokuratura pod nadzorem pana ministra, pana profesora Bodnara. Drodzy Państwo, jakby nie patrzeć, dwa, prawie trzy tygodnie temu y, zapowiedziano podjęcie stosownych kroków y, wobec osób będących w kręgu zainteresowania prokuratury, y, między innymi dotyczących Funduszu Sprawiedliwości. Z kolei kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że prokuratura łódzka z kolei y, wszczęła śledztwo w sprawie, jak Państwo wiecie, o, mówiłem o tym y, tutaj na naszym kanale, y, śledztwo w sprawie ukrywania y, dokumentów, przez osobę nieuprawnioną, a taką osobą nieuprawnioną w tym przypadku jest Zbigniew Ziobro. Teraz, jeżeli chodzi o sprawę, sprawy te główne, najważniejszą, Fundusz Sprawiedliwości, będą oczywiście inne sprawy, to jak Państwo wiecie, miały zostać złożone e, wnioski, czy znaczy, przepraszam, wniosek, bo mówimy tutaj na razie o Zbigniewie Ziobro, miały zostać złożone wniosek o uchylenie mu immunitetu, który do dzisiaj nie został złożony ponieważ ktoś nie chce się pod nim podpisać. Brakuje chętnych. Mało tego, te wszystkie sprawy, które te lesa, bo ich jest tam całkiem sporo, dotyczących te wszystkie wątki Funduszu Sprawiedliwości, gdzie do tej sprawy nie tylko przesłuchano wiele osób, ale przecież były już zatrzymania. A osobą odpowiedzialną wprost za Fundusz Sprawiedliwości był nie kto inny, właśnie jak Zbigniew Ziobro. Ale zostały podjęte pewne decyzje, tak zwane decyzje procesowe, które nie wyszły poza Ministerstwo Sprawiedliwości, ale zostały przekazane Zbigniewowi Ziobrze przez kogo tego nie wiem. Otrzymał jednakże te informacje, że może się spodziewać poważnych kłopotów. I że może zostać zatrzymany i uchylenie immunitetu dla niego to przecież wobec niego, czy od niego, zwał jak zwał, uchylenie immunitetu Ziobrze zajmie dosłownie kilka minut. Ale najpierw musiałby wpłynąć w wniosek do, do prezydium Sejmu, który dotychczas nie wpłynął. Zbigniew Ziobro, zorientowawszy się, bo niestety, ale. Poza tym wąskim gronem prokuratorów, którzy zajmują się sprawami głównych śledztw, jednak obieg informacji nie jest zbyt tajny, a powinien być, tak jak było w przypadku akcji z 26 marca. Tutaj nastąpił wyciek informacji i Ziobro podjął decyzję, że musi się, krótko mówiąc, zakopać. Tak? Oczywiście, oczywiście jest to metafora. Rozpoczyna się kolejna akcja, już się rozpoczęła. Do akcji łączono dwa e, portale, e, prywatne media, Super Express e, i Gazeta Fakt. To są, e, jak ja to mawiam, tak zwane kiblówki, tabloidy, e, które zajmują się kolportowaniem informacji dotyczących Zbigniewa Ziobro. Tam oczywiście już nie anonimowy informator, tylko Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości z bardzo dużą, z bardzo dużą dozą smutku, cierpienia, zaczął opowiadać, że choroba Zbigniewa Ziobry postępuje, a możemy przeczytać w dwóch notatkach, tu jedna jest dosyć interesująca, ponieważ pod częścią tych informacji o tym, jak bardzo jest chory Zbigniew Ziobro, nikt się podpisać nie chce oczywiście. Ta informacja jest kolportowana przez wszystkie główne portale prywatnych mediów. Pani Patrycja Florczak. Pani Patrycja Florczak, która kiedyś obecnie jest w Superekspresie, pracuje w Superekspresie, a wcześniej pracowała w Polskiej Agencji Prasowej, tej pisowskiej, podległej PiSowi, a teraz pisuje w Superekspresie. Pisuje. No, Można pisować. Tak? Czyli jakby pisowanie, proszę Państwa, pisowanie. Tak? Czyli media workerzy pisują. Nie piszą tekstów, tylko pisują. No, taki ciekawy, ciekawy neologizm. Bardzo mi się podoba, że można pisować. Nie pisywać, pisować. I proszę Państwa, pani Florczak napisała dzisiaj. Tak, Ziobro ujawnia swoje szanse w walce z rakiem wykrzyknik. Przerażające wieści... Wykrzyknik. Jakoś nie czuję się przerażony. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zmaga się z nowotworem przełyku, który lekarze rozpoznali u niego w zeszłym roku, brnie pani Florczak. Chociaż polityk stoczył w życiu wiele bitew, to jednak wojna z rakiem jest najcięższa. W szczerej i poruszającej rozmowie z SuperEkspresem Ziobro wyznaje jednak, że ma dla kogo żyć. Nie dają mi dużych szans, ale walczę. Chcę żyć dla dzieci, zaznacza Zbigniew Ziobro, który ma dwóch synów. Jakże to jest wzruszające, szczególnie wzruszają się ci, którzy przez Zbigniewa Ziobro potracili majątki, połamano im życie, e, zdrowie, a ci, którzy odeszli już z tego padołu, na przykład e, zaszczuta żona pana Kwaśniaka, już raczej narzekać nie będzie mogła. E, tak pani Florczak próbuje łapać za serca w SuperEkspresie. Z kolei kolejny portal pisze o tym, że są i tutaj Wójcik już donosi. Niestety są komplikacje po operacji, podjęto decyzję, że Zbignie w ziobro, przejdzie kolejną. Poinformował w Polsat News, tak, to jest ta telewizja, która chciałaby mieć swoją własną prezydentkę RP, pani nie lub niedoczekanie przekazał, że stan byłego ministra sprawiedliwości pogorszył się i pojawiły się przerzuty. Polityk suwerennej Polski przyznał, że rozmawiał z liderem partii jeszcze w piątek, jednak nie chciał zdradzać, gdzie obecnie przebywa. Po tej operacji ratującej życie były przerzuty, w ostatnim czasie ten stan bardzo się pogorszył. Mówił wójci, dodając, że ziobro stracił ostatnio na wadze, lecz jest w bardzo dobrej kondycji psychicznej. No, oczywiście. Niedawno Patrycja Kotecka Ziobro, która przebywa w Brukseli, dostała przerażające telefony na temat jej męża. Moja żona kilka dni temu otrzymała telefon z informacją, że jej mąż właśnie umarł. I to jest dosyć ciekawa sprawa, ponieważ wedle wszystkich gwiazd na niebie i ziemi podobno prokuratura Ziobry złapała tego, kto robił te telefony. Donosiło o tym RMFF-em. To miał to być jakiś mężczyzna, który miał jakąś ciekawą ksywkę, już teraz nie pamiętam, wróciły do tego tematu za jakiś czas, więc nie bardzo mi, o ile w ogóle ktokolwiek do, do Pati Koty dzwonił. Teraz, drodzy Państwo, ta narracja, która została rozpoczęta, bo nie wiem, czy te teksty są sponsorowane. Ja pytałem się dzisiaj pani Florczak na platformie X, dawniej Twitter, czy ten tekst jest sponsorowany, kto jej go zlecił w ramach w ramach jakiego zlecenia, czy. Czy było to zlecenie dla niej, czy dla redakcji, czy ona może więcej na ten temat powiedzieć, bo tekst brzmi dosyć groteskowo. Jakby pisała przynajmniej o swoim wujku. Pani Florczak nie skomentowała, ale ja będę się pani Florczak dalej dopytywać, no bo też i od tego jestem, żeby się media workerów dopytywać, kto i za co im płaci, że wypisują takie bajdury. I teraz, drodzy Państwo, rozpoczyna się bardzo ciekawa narracja, dlatego że Ziobro chciałby w ogóle zniknąć z radaru. Historia o ciężkich przerzutach, historia o pogłębiającej się chorobie e, powoduje, że całe społeczeństwo ma temu człowiekowi współczuć. Temu człowiekowi, który odpowiada za dramaty i tragedie tysięcy rodzin w Polsce. Drodzy Państwo, został ostrzeżony. I wie, że czeka go zatrzymanie. Tylko, że teraz to zatrzymanie już będzie o wiele trudniejsze, bo Ziobro i jego gang mają wystarczająco dużo pieniędzy, by stworzyć sytuację, która uniemożliwi prokuraturze jakiekolwiek działania. Dlaczego tak długo prokuratura zwlekała? Dlaczego ogłaszając o tym, że wszczęto śledztwo w sprawie przetrzymywania w sposób nieuprawniony dokumentów w domu i innych dowodów, Prokuratura od razu nie zaczęła działać. Drodzy Państwo, na tę chwilę jedynym wyjściem, które ja widzę, a do którego prokuratura podległa panu profesorowi Bodnarowi się w żaden sposób nie kwapi i nie ma jakiegokolwiek sygnału, aby w najbliższych dniach pojawił się wniosek do Prezydium Sejmu o uchylenie immunitetu Ziobrze, skończy się to na tym, że Ziobro zdąży uciec. Ziobro nie chce pójść do więzienia, będzie robić wszystko, ale chce to zrobić w taki sposób, by może w ogóle zniknąć z tego radaru. Tu e, śledczy powinni się na tym bardzo poważnie zastanowić, e, bo będą przecież odpowiadać za to, czego nie zrobili. Bo chyba największym e, grzechem jest nie e, popełnienie błędu ale grzech zaniechaniem, czyli mogli coś zrobić, a nie zrobili pytanie dlaczego. Drodzy Państwo, co prokuratura powinna zrobić i to nie jest kwestia mądrzenia się, tylko tutaj kawę na ławę, to jest sprawa jest bardzo poważna, dlatego że Zbigniew Ziobro jest człowiekiem, który musi stanąć przed sądem i musi odpowiedzieć, za to całe zło, które wyrządził przez ostatnie, nieprzymierzając kilkanaście lat. E Prokuratura przede wszystkim powinna niezłocznie złożyć wniosek o uchylenie mu immunitetu e i na najbliższym posiedzeniu Sejmu ten wniosek powinien zostać rozpoznany. Ja nie wiem, co zrobi pan marszałek e Hołownia, bo przyznam się państwu szczerze, że e to posiedzenie Sejmu powinno zostać wyznaczone. W trybie, jak to mawiają pisowcy ekstraordynaryjnym, czyli natychmiast. Bo jeżeli to się nie stanie, to wszyscy będą za to odpowiadać, że umożliwili ziobrze ucieczkę. Druga sprawa, po uchyleniu immunitetu ziobrze, ziobro powinien zostać zatrzymany do tej sprawy, bo istnieje bardzo, ale to bardzo duża obawa matactwa, które w tej chwili ma miejsce. Te artykuły w prywatnych mediach nie, nie, nie wzięły się z znikąd. Tutaj też powinien, powinny zadziałać służby, yy, aby też sprawdzić, czy czasem nie jest to współdziałanie. Bo to, że istnieje prawo prasowe, że tajemnica dziennikarska i tak dalej, i tak dalej, tak, proszę Państwa, ale w sytuacji, kiedy poruszamy się w normalnym, demokratycznym kraju, a nie w postpisowskim państwie, gdzie jest w tej chwili pomimo Pół roku rządów nowego e, rządu jest po prostu chaos. A Donald Tusk jest tylko jeden. E, nie bez powodu Donald Tusk zlikwidował e, stanowisko jakby mi, w dwóch osobach, tak, że mamy ministra sprawności i administracji i koordynatora do służb, tak, służb specjalnych, i postanowił powierzyć tę funkcję jednej osobie, której najbardziej ufa to jest panu Siemoniakowi. Po to. Że to zaczyna się wszystko powoli rozjeżdżać. Uchylenie mu tu tytuł zatrzymanie go do tej sprawy i teraz powołanie zespołu biegłych, który byłby w stanie ocenić faktyczny stan zdrowia i poinformować o tym opinię publiczną, czyli najpierw prokuraturę, a prokuratura, zważywszy na istotny interes społeczny, powinna poinformować o tym cały, całą Polskę. Ten człowiek. Jeżeli nie zostanie zatrzymany w ciągu najbliższych nie wiem, dni, najbliższych dwóch, trzech tygodni, ten człowiek ucieknie. Ziobro jest ostrzegany. Ktoś przekazuje mu informacje z toczących się śledztw i taka jest niestety gorzka prawda, panie profesorze, panie ministrze Bodnar. To z pana ministerstwa, z pana prokuratury i prokuratury podległej panu prokuraturowi krajowemu Kornelukowi, a wymienię wszystkie tytuły jak trzeba, to od Was te informacje wypływają do Zbigniewa Zioby. Ostrzegałem, jak Państwo pamiętacie, przed tym, że to kretowisko będzie robiło wszystko, by się dowiedzieć, jakie są planowane e, czynności procesowe przez poszczególnych prokuratorów. Tu już nie wystarczy, że Pan Premier Tusk zaprosi Pana Profesora Bodnara na dywanik do siebie. I zorganizują konferencję prasową, pełną deklaratywnego pustosłowia, które nie znajduje przełożenia na to, co się w tej chwili dzieje. Co zrobi Ziobro? No jak Państwo uważacie? Czy pozwoli się zatrzymać? No nie. Oni nawet w tej chwili nie wiedzą, i to jest pewna informacja, gdzie Ziobro się znajduje. Wie o tym Wójcik. Człowiek, który również odpowiada za Fundusz Sprawiedliwości. Który na komisji sejmowej, bo ja pamiętam te jego wystąpienia, bronił wydatków Funduszu Sprawiedliwości i twierdził, że wszystko było ok. Dzisiaj wiemy, że nie było ok, że defraudowano dziesiątki, setki milionów złotych. Ci ludzie dzisiaj chodzą po ulicach, siedzą w Sejmie i się po prostu śmieją. Ba, uczestniczą jako członkowie komisji śledczych sejmowych, co jest również napluciem Polakom w twarz. Chyba się Państwo ze mną zgodzicie. Podsumowując, Ziobro został ostrzeżony. Informacje z Prokuratury Krajowej są mu przekazywane. W jaki sposób nie wiem. Wiem, że je otrzymał. Wiem, że je otrzymał. Współdziałają z nim jego ludzie suwerennej Polski, właśnie wójcik, tacy ludzie jak Matecki i inni. Dlaczego Bodnar nie reaguje? Dlaczego pan, tak? pan profesor Dlaczego pan prokurator Korneluk nie reaguje? Dzisiejsze doniesienia świadczą o tym, że Ziobro będzie chciał, jeszcze raz to powtórzę, trzeci raz, zniknąć z radaru. Zostały wam dni, drodzy panowie ministrowie, prokuratorzy i, i wszystkie tytuły po kolei. A ja nie znajduję słów oburzenia. Na to. Dajcie też Państwo znać w komentarzach, co o tym myślicie, dlatego, że nam się Polska zaczyna rozjeżdżać, a premier jest jeden. Tak w tej chwili ma na głowie, można powiedzieć, poważne problemy. Powierzył Ministerstwo Sprawiedliwości ludziom z tak zwanej lewicy, a oni sobie po prostu z tym nie radzą. Słodkie uśmieszki, ciepłe kluseczki, ciepłe piwko i mówienie o praworządności w wolnych sądach, to jest trochę za mało. Potrzeba rozliczeń minęło pół roku, tych rozliczeń nie ma. A Ziobro ucieknie. Razem z nim będą je też inni, uciekać inni, bo oni też wiedzą, co w ich sprawach się w prokuraturze dzieje, jakie prokuratorzy mają plany. Niestety, ale nastąpiła krótko mówiąc zdrada. Drodzy Państwo, kłaniam się nisko, życzę Wam... Miłego wieczoru to się widzimy o godzinie 14.00. Jeżeli uznajecie, że ten materiał jest istotny, przekazujcie dalej, tak by się to niosło, by pan profesor, pan minister Bodnar, prokurator generalny, etc., etc., w końcu zaczął działać, bo żarty się właśnie kończą. Ma kretów wokół siebie, w swoim ministerstwie, w swojej Prokuraturze, i jeżeli sobie z tego nie zdaje sprawy, to niech sobie dzisiaj tę sprawę właśnie zda, bo to jest ostatni dzwonek. Drodzy Państwo, zapraszam do subskrypcji. Tych, którzy uważają, że moja praca jest tego godna, to zapraszam też do wspierania kanału, jeżeli Państwo możecie. I tradycyjnie już życzę dobrego wieczoru i dobranoc z tym, których mogłem uśpić, a jutro oczywiście widzimy się o 14.00. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Do zobaczenia.